finał Pucharu Świata w Santander, no nie da się ukryć, że nie zakończył się dla mnie zbyt pomyślnie. Zająłem 4. miejsce, ale mimo wszystko się cieszę z tego, bo to była impreza taka, można powiedzieć, treningowa dla mnie. Zwłaszcza, że to był mój drugi start po igrzyskach. W pierwszym Pucharze Świata zająłem 2. miejsce, teraz byłem 4., więc można powiedzieć, że jest bardzo stabilnie wysoko. Z tego się bardzo cieszę. Aczkolwiek miałem małe problemy techniczne ze sprzętem, co spowodowało to, że no nie mogłem rywalizować o te pierwsze lokaty na takim poziomie, jakbym sobie tego życzył, więc musiałem się strasznie namęczyć, napocić, żeby zakończyć te regaty na 4. miejscu i z tego chyba najbardziej się cieszę, bo została wykonana bardzo duża praca podczas tych regat, co oczywiście na pewno wypłaci w kolejnej części sezonu. Najważniejszą imprezą sezonu 2017 dla mnie są Mistrzostwa Świata w Japonii, które się odbędą we wrześniu. Jako obrońca tytułu jadę tam oczywiście bronić tego złotego medalu. Mam nadzieję, że będę walczył. Oczywiście cel na te regaty oczywiście to jest medal i mam nadzieję, że wrócę stamtąd z medalem. Jak to będzie złoty, to super, dołożę 3. złoto do kolekcji. Jak byś mógł zachęcić młodych adeptów do trenowania, do przychodzenia na treningi, do uprawiania żeglarstwa? Słuchajcie, żeglarstwo może się wydaje skomplikowane, ale tak naprawdę każdy z nas ma to we krwi. Mieszkamy nad morzem, mamy jeziora, mamy rzeki, więc zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali swoich sił na łódce. Ja staram się uczyć tutaj studentów, zachęcać ich do tego, zaszczepiać w nich to żeglarstwo i za każdym razem, kiedy schodzimy na wodę, mam nadzieję, że przekazuję im taką dawkę do pozytywnej energii żeglarskiej, że oni po zakończeniu tutaj obozów w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Wygórkach Zachodnich będą sami już parli do tego, żeby dalej próbować, dalej rozwijać się w tym żeglarstwie i zachęcam Was do tego wszystkiego, bo mamy akweny, mamy gdzie pływać i mam nadzieję, że będzie nas na tej wodzie coraz więcej. Dziękujemy, życzymy powodzenia. Dzięki bardzo, do zobaczenia.